Witajcie kochani. Dawno nie było herbaciarki, więc dzisiejszy film będzie właśnie o niej. Zapraszam. Zaczynam od usunięcia ze środka przegródek, a następnie całe pudełeczko oraz przegródki szlifuję papierem ściernym. Całe pudełeczko z zewnątrz maluję bejcą w kolorze trufla. Główną ozdobą pudełeczka będzie ramka zakupiona w Pepco. Ja ją kupiłam za złotówkę, dlatego że była troszkę uszkodzona i stąd właśnie przecena. Zaczynam od usunięcia z niej plecków oraz tych metalowych łapek trzymających je. Następnie całą ramkę szlifuję papierem ściernym, a później maluję podkładem akrylowym. Korzystając z pasty żelowej, odbijam na ramce wzór szablonu. To jest masa samoutwardzalna i aby nie wyschła ona po otwarciu opakowania, należy przechowywać ją w szczelnie zamkniętym pojemniczku bądź folii. I teraz z takiej masy tworzę sobie wyciski w kształcie kwiatów. Gotowe wyciski przyklejam do ramki klejem magicznym. Na przestrzenie między kwiatami nakładam klej, a następnie wysypuję tam mikrokulki.
Kiedy klej jest już suchy, całą ramkę maluję na brązowo. Chciałam tak dobrać kolor, aby był jak najbardziej zbliżony do koloru pudełka. Za pierwszym razem nie bardzo trafiłam, ale ponieważ farba miała kiepską pigmentację, musiałam malować ramkę drugi raz i za drugim razem wyszło już lepiej. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczamy ramkę lakierem matowym. Na bokach pudełka odbijam wzór z szablonu, korzystając z pasty żelowej. Zarówno rameczkę, jak i pudełko delikatnie przecieram świecą. Następnie oba przedmioty maluję farbą w kolorze jasno-różowym. Farba jest już sucha, szlifuję pudełeczko papierem ściernym. Z miejsc, na które wcześniej nakładałam świeczkę, farba schodzi bardzo łatwo. Nie nagrałam tego, ale rameczkę potraktowałam dokładnie w ten sam sposób. Po szlifowaniu obu przedmiotów zabezpieczam je lakierem matowym.
Aby stworzyć przestrzeń między ramką a wieczkiem pudełka, doklejam do ramki nóżki wycięte z patyczków do lodów. Patyczki do lodów wcześniej pobejcowałam tą samą bejcą, którą malowałam pudełko, czyli bejcą w kolorze trufla. Przyklejam je do ramki, korzystając z Heavy Body Gel, ale żeby patyczki od razu mi się trzymały na miejscach, na początku i końcu patyczka stawiam małe kropelki z kleju na gorąco. W tym momencie doklejam też plastikowe okienko i w tym przypadku również korzystam z Heavy Body Gel. Grafika, z której korzystam, pochodzi z Inspirello i kupiłam ją w formie elektronicznej. Następnie wydrukowałam na zwykłej kartce Xero, korzystając z drukarki laserowej. Elementy grafiki wyrywam, a następnie przenoszę na wieczko, korzystając z transferu na lakier. Robię to tak, że najpierw smaruję sobie lakierem grafikę, następnie wieczko w miejscu, w którym ma ona być, potem kolejny raz smaruję grafikę i przykładam ją do wieczka. Następnie dociskam grafikę przez folię do dokumentów i usuwam wszelkie bąbelki powietrza z przestrzeni między kartką papieru a wieczkiem pudełka. Tak przygotowane wieczko zostawiam do wyschnięcia i zabieram się za wykonanie transferu na dolnej części pudełka. W tym przypadku wykonam transfer, korzystając z preparatu Express Transfer od Pentartu. Grafikę wycinam, a następnie przytwierdzam do pudełeczka, korzystając z taśmy klejącej. Taśma musi być przyklejona w takich miejscach, aby nie nachodziła na przenoszony motyw. I taka szybka przypominajka, choć pewnie wszyscy wiedzą, transfer zawsze przenosi grafikę w odbiciu lustrzanym. Na patyczek higieniczny nabieram niewielką ilość preparatu i pocieram nim po kartce papieru, aż uwidocznię cały wzór, a następnie dociskam kartkę papieru do powierzchni, aby przenieść grafikę z kartki na pudełeczko.
międzyczasie lakier na wieczku już wysechł, więc teraz spryskuję kartkę wodą i zaczynam rolowanie papieru. Robię to tak długo, aż pod palcami nie będę już czuła żadnych grudek, a grafika będzie doskonale widoczna. W przypadku tej pracy celowo użyłam dwóch metod transferu. Chciałam Wam pokazać różnicę w pracy z nimi oraz efekty końcowe. To nie jest tak, że jeden sposób jest lepszy od drugiego, bo oba bardzo fajnie przynoszą grafikę. Główna różnica polega na tym, że grafika transferowana lakierem jest bardziej nasycona kolorem i wyrazistsza, no ale pracy jest więcej, zajmuje ona więcej czasu, powstaje bałagan, no i rolować trzeba z wyczuciem, aby nie uszkodzić grafiki. Transfer przy pomocy olejku jest dziecinnie prosty i wychodzi zawsze. Nie ma bałaganu, praca jest szybka, ale grafika odbija się delikatniej. Ze względu na to, na jaką metodę transferu zdecydujecie się, grafikę przeniesioną na pudełko zawsze zabezpieczamy lakierem. W pojemniku mam herbatę malinową, wysypuję ją na wieczko, a następnie przyklejam do niego wcześniej przygotowaną ramkę. Aby zamaskować podstawy ramki, oklejam je wyciskami wykonanymi ze zwykłego gesso. Ono super nadaje się właśnie do takich delikatnych wzorów foremek silikonowych. Kiedy klej jest już suchy, maluję wyciski na brązowo farbą akrylową. Jeśli podczas malowania zdarzy mi się ubrudzić pudełko, wycieram je od razu wilgotną chusteczką. Nie ma co zostawiać farby do wyschnięcia, dlatego że później zdecydowanie trudniej będzie ją usunąć. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam wyciski lakierem, a następnie przemalowuję je na różowo. I tutaj jeszcze na mokro przecieram różową farbę chusteczką wilgotną, aby podkreślić wzór wycisku oraz wydobyć spod spodu brązowy kolor. Thank you.
Wnętrze pudełeczka maluję mocno zaparzoną kawą. Jeśli chodzi o herbaciarki, czyli takie pudełka mające kontakt z żywnością, do pomalowania ich w środku zawsze używam naturalnych beidz, takich jak kawa czy herbata. Zakładam, że można używać lakierów i takich beidz gotowych, natomiast ja czuję jakiś taki wewnętrzny sprzeciw. Do wieczka dokręcam uchwyt i przemalowuję go na kolor pasujący do pudełka. W kilku miejscach na pudełeczko nakładam pastę woskową kameleon w kolorze białe złoto. Dla dodatkowego postarzenia pracy nakładam na pudełeczko jeszcze nieco brązowej pasty woskowej. Na koniec do uchwytu klejem na gorąco mocuję kokardkę z koronki. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych produktów znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału.